Nikt w imię osobistej wolności nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka, piszą księża biskupi w liście, w którym apelują o zaangażowanie w prawną ochronę życia oraz modlitwę w tej intencji. Każdy człowiek ma jedno niepodważalne prawo prawo do życia zaczyna się ono z chwilą poczęcia, czyli od połączenia komórek matki i ojca. To fakt naukowy, w obronie którego stają księża biskupi. W swoim liście przypomnieli słowa świętego Jana Pawła II, który niejednokrotnie stawał się głosem bezbronnych, nienarodzonych dzieci. W encyklice Ewangelium Vitae pisał, że nie ma prawdziwej demokracji, jeśli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw. Księża biskupi wskazali, że prawo każdego człowieka do życia chronią powszechna deklaracja praw człowieka, karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Jest to bardzo niepokojące i niezwykle groźne dla bezpieczeństwa publicznego. Każdy człowiek dobrej woli powinien się temu sprzeciwiać. Życie, bowiem jako wartość naczelna każdego człowieka i fundamentalny element dobra wspólnego, jest dobrem podstawowym, górującym nad indywidualną wolnością innych i nigdy więcej. W imię osobistej wolności nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka. Postarze kościoła przypomnieli, że są dwie podstawowe zasady, którymi powinna kierować się nie tylko osoba wierząca, ale każdy człowiek prawego sumienia to nie zabijaj i chroni ludzkie życie. Zabicie poczętego dziecka, jak czytamy w liście, niesie za sobą poważne skutki psychofizyczne i duchowe, o czym się głośno nie mówi, a co prowadzi do prawdziwego dramatu, dramatu samej kobiety, ale i całej rodziny. Księża biskupi zwrócili uwagę na rolę mężczyzny, ojca, który powinien otoczyć ochroną swoją rodzinę, zwłaszcza kobietę w stanie błogosławionym. Są jednak sytuacje, kiedy matka z różnych powodów potrzebuje specjalistycznej pomocy, Pomocy i wsparcia materialnego, prawnego czy psychologicznego. Może tu liczyć ona na Kościół, a także na organizacje pozarządowe i instytucje, które prowadzą np. domy samotnej matki czy okna życia. Jak podkreślają księża biskupi, tej pomocy nie może zabraknąć również ze strony państwa. Troska o ochronę życia jak czytamy w liście to także niezmuszanie lekarzy, personelu medycznego czy farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci na najwcześniejszym etapie ich rozwoju. List będzie odczytany w kościołach w najbliższą niedzielę. Jego treść jest dostępna na stronie konferencji Episkopatu Polski.